Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W niedzielę na Litwie odbędą się wybory parlamentarne. Jest to szansa dla akcji wyborczej Polaków na Litwie na przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego i udział w podziale mandatów z list krajowych. Aby ten sukces nie został przez Litwinów ukradziony, nad prawidłowym przebiegiem głosowania i liczenia głosów będą czuwali obserwatorzy z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, ODIHR, przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, w ramach misji oceny wyborów, a także polscy parlamentarzyści przyjeżdżający kolejny raz na litewskie wybory w charakterze międzynarodowych obserwatorów na zaproszenia WPL. Nie wszyscy Litwini są zachwyceni z faktu, że wybory będzie obserwować misja OBWE. Choć przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej Zenonas Wajgauskas zapewniał, że udział obserwatorów międzynarodowych nie jest żadnym wstydem, to były słowa cytowane, to jednak wielu komentatorów litewskiej sceny politycznej nie ma wątpliwości, że chodzi o skontrolowanie, czy Litwa posiada zdolność do przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów. Oczywiście, jak zawsze, wszystkiemu winni są Polacy, którzy zapraszając międzynarodowych obserwatorów z instytucji OBWE, cytuję, znów spychają Litwę w postsowiecki świat. Jak skomentował i zaistniałą sytuację Rytas Staselis. Autor ten zauważał, że ODIHR nie interesuje się krajami, gdzie nie ma deficytów demokracji, takimi jak Rosja, Armenia czy Kazachstan, które są państwami o ograniczonej demokracji. Obserwatorzy OBWE są na Litwie po raz pierwszy od 1996 roku. Ich obecność została zarekomendowana w raporcie, który powstał po wizycie misji oceny potrzeb ODIHR, mającej miejsce na Litwie w dniach 26-28 czerwca bieżącego roku. Przedstawiciele OBWE przybyli do Wilna już 2 tygodnie temu, by obserwować kampanię wyborczą i pozostaną przynajmniej przez tydzień po wyborach. W raporcie misji oceny potrzeb jego autorzy wskazują na kilka przykładów działań ze strony władz litewskich, które odbiegają od standardów ogólnie przyjętych i stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Po pierwsze, zmieniono granice wyborcze w okręgach Wilno-Troki i Wilno-Szerwiny, skąd wyłączono skupiska polskiej mniejszości i dołączono je do okręgów zdominowanych przez Litwinów. Tym samym świadomie osłabiono siłę głosów polskiej mniejszości narodowej, co jest niezgodne z kodeksem dobrych praktyk dotyczącym wyborów przyjętym przez Komisję Wenecką. To osłabienie siły głosów mniejszości narodowej ma miejsce także, to po drugie, przez nierównomierne rozłożenie okręgów wyborczych. Gdy na terenach etnicznie litewskich jednego posła wybiera 30 tysięcy wyborców, minimalny wskaźnik, tak w okręgach podwileńskich zdominowanych przez polską mniejszość jednego posła wybiera 45 tysięcy wyborców, maksymalny wskaźnik. Po trzecie, wskazano na brak przedstawicieli AWPL wśród szefów 71 okręgowych komisji wyborczych. Choć przyjęto zasadę, że wszystkie partie mające reprezentację w litewskim Sejmie posiadają prawo do udziału w kierowaniu komisjami okręgowymi, Główna Komisja Wyborcza pominęła akcję przy rozdziale tych funkcji ważnych z punktu widzenia kontroli procesu wyborczego. Po czwarte, bardzo negatywnie oceniono utrzymywanie na Litwie 5-procentowego progu wyborczego, który obowiązuje partie mniejszości narodowych. Powołano się przy tym na stanowisko Wysokiego Komisarza OBWE do spraw mniejszości narodowych, który już dawno rekomendował Litwie rezygnację z tego rozwiązania. Po piąte, jako działanie dyskryminacyjne oceniono publikowanie informatorów dotyczących wyborów, w tym programów partii politycznych, jedynie w języku litewskim. Zdaniem autorów AWPL powinna mieć prawo prezentacji swojego programu w języku polskim. Po szóste, uznano, że na Litwie jest nadmierna regulacja określająca zasady dostępu do mediów w trakcie kampanii wyborczej. Stwierdzono także, że uwzględniając zasady finansowania partii politycznych, wysokie koszty płatnych ogłoszeń wyborczych ograniczają dostęp do mediów partiom mniejszości narodowych. W konkluzji raportu stwierdzono, że wszystkie wyżej wymienione mankamenty wymagają dalszej analizy i wyborczej obserwacji. Litewskie wybory będzie obserwowało także 7 posłów i 3 senatorów z Polski. W grupach dwuosobowych rozjadą się po terenach, na których licznie głosują Polacy. W ciągu całego dnia odwiedzą wiele komisji wyborczych, a po zakończeniu głosowania będą obserwowali liczenie głosów w wybranych komisjach. Jednak w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie będą mieli prawa do bezpośredniej interwencji. Te będą mogli podjąć towarzyszący obserwatorom międzynarodowym przedstawiciele akcji wyborczej Polaków na Litwie. Miejmy nadzieję, że nie będą musieli. Dziękuję.